Witam, czerwony korsarz. Jesteśmy dzisiaj w Pietrzyskach. Zaokrętowałem się na taki jacht. Jak się nazywa ten jacht, panie kapitanie? Epitafium pana Czesława. Niemena. Niemena, oczywiście. No, na epitafium. Więc będziemy śpiewać jak ten Czesław Niemen Wydrzycki, nie? On miał Wydrzycki chyba. Gitarę mamy, też pośpiewamy. Gitarę nie zawracamy. Na razie puszczaj tu mena. Na biegowo. Tu ma jest na biegowo. Chroni rufę. Rufa. Broń rufa. Odchodzimy od kei. No, wypuszczaj pomału tą sumę. No, śmiało. I ściągaj do siebie. Ściągaj teraz do siebie. Ciągnij ją do siebie. Do siebie bierz. Trzymaj, ciągnij. Ciągnij do siebie. Dobrze, i na pokład ją. Tu mamy kapitana. Może pan się przedstawi, panie kapitanie? Ja jestem Arek i dzisiaj zarządzam tą łajbą. Nie ma palenia papierosów ani picia alkoholu. Nie ma. Ale czereśnie można jeść. Panie kapitanie, można pić rum? Rum to nie jest alkohol, co ty? Rum to jest obowiązkowo na każdej jednostce, bo mają do herbaty. No ale to policja popłynęła przed chwilą na dwóch łajbach. Mamy Jezusa na pokładzie, więc... Jezusa mamy? Gdzie on jest? A tu? To my w dobrym towarzystwie płyniemy. Tam Jezus. No, tutaj mamy... może też pan powie o tym akwenie, bo my tutaj jesteśmy pierwszy raz. To jest akwen. Długość linii brzegowej ponad 112 km. Jest to najfajniejsze miejsce w okolicach Bydgoszczy. Aha. I każdy, kto lubi spędzać czas nad wodą, zwłaszcza kiedy świeci słońce i wieje lekki wiatr, przyjeżdża tutaj. Zalew Koronowski. To jest zalew, tak. Można wziąć całkiem niedrogo łajbę w czarter. Ile taka czartera kosztuje za dobę? W Passacie dwie stówki trzeba zapłacić za dobę, ale to jest... I można spać. Tak. Jest przyjemnie. Przyjemnie, jak ładna dziewczyna jest, to jest jeszcze bardziej przyjemnie, nie? No ty co powiesz, jak masz na imię? Małgorzata. Małgośka, a skąd jesteś? No, teraz w Bydgoszczy mieszkam. Ale bo tak w ogóle się urodziłaś? W Czasnyszu. I co tam w Czasnyszu, dużo ludzi mieszka? Nie. A co tam się robi w Czasnyszu? Czy jakieś fabryki są? No jest najsłynniejsza w Polsce Cross. Co tam? Rowery. A rowery, no. Cross? No to nie mów, że nie. To znana fabryka Cross. Mój kolega handluje w Gdańsku rowerami Cross. Co? Mój kolega na ulicy Północnej w Gdańsku ma firmę i sprzedaje rowery Cross i wypożycza nawet. Tak to jest. No mamy teraz, na silniku lecimy. Czy żagle, panie kapitanie, będą postawione? Zeszmacimy się oczywiście. Taka gwara żeglarska, że szmacimy się, nie? Tu mamy wyspa, widzimy wyspa. No tam mamy jakiś... Tam mamy jakiś ten... No wiatra za dużego nie mamy, ale... Na niebie pogoda się... Nie, no nie wyrażamy się, bo ja to nagrywam. To leci. No i w końcu popłynąłem sobie w rajs, bo tak marzyłem, że przyjadę na ten zalew i w końcu sobie popłynę, no bo... Ja tu byłem 12-13 lat temu, tutaj w ośrodku wojskowym. Dobrze, ja tylko zmienił nazwę. Nie, ale Lewita teraz, ja wiem, ale ja to robiłem biznes, bo ja rody sprzedawałem, Zielona Budka, nie? Zielona Budka, seks z adwokatem i seks z wiśnią, nie? Ale miałem najtańsze rody tu w całym terenie, dlatego mnie sanepid zamknął interes, no, bo konkurencja działa tak w ten sposób. O. To co, ustawimy się do wiatru i się zdechmacimy, co? Rybarza, no rób ta co wtedy. Ja będę się tylko przyglądał. Ja jako pasażer dzisiaj płynę. No ale jak przejmę cztery, to będzie gorzej, panie kapitanie. Jak abordaż, to abordaż. Abordaż dzisiaj też jest w planie, ale... O, jedzie jakaś motoruba. Na razie musimy sobie Stawiajcie sobie ten. Którą będziemy Stawiajcie sobie żagiel. Bo tam jakaś motoruba. Najpierw grota postawimy, ok? No tak trzeba. Tutaj jest ten czarny V, to jest V grota. Dobra. Czarny. Wojtek. Załoga do stawiania. Ustawiamy żagiel. Żagiel stawiamy. Chowaj komórkę i do roboty. A ty trzymaj szoty. Szoty, grota. Ja się dopiero uczę. Mam ciągnąć, tak? Tak, do góry. Poczekaj. Pomału. Teraz trzeba tego fała wyciągać, żeby pomału szło do góry. Do góry. Do góry. Ciągniemy. No, ciągaj.
Idzie żagiel do góry. Poczekaj, nie wchodzi między lazy jacki. Poluzuj trochę lazy jacki tutaj. Coś nie trzyma. To trzeba zdjąć. Odknaguj to. Idzie. Z tego. Dobra, do wiatru się ustaw. Linii do wiatru. No teraz. Żagle stawiamy, kiedy mamy dziób do linii, w linii wiatru. Zawsze tak się robi. Fachowo. No, jedziemy. Do góry, do góry. Jeszcze na maksa, jeszcze. Na maksa ciągnąć. I dobra, zaknagować i cześć. No. Puści. No to, no i wyknagował się. Tutaj nawinąć ten tuninę. Koń. O, fix marinę. Coś się ruszają te knagi. Ruchome. Dobra, teraz już się ekipa dobija generalnie, tuż po trochu. Zieloną siłą wiatr. Zieloną? Dlaczego zieloną? Lewicową. Ale gdzie? Zielony to jest młody czerwony. A zielony łatwiej jest. Gdzie was szukać, w którym mieście? Mam bardzo dużą... Rzeszcze znajomych, z którym się wyszło. Ja mieszkam na Stogach. Ja mieszkam na Stogach, nie? Taka dzielnica blisko plaży Stogi. A Michał mieszka gdzie? Co to jest ta dzielnica? Na Morenie. Morena to nie nad morzem, to dalej. Nie, dalej, tak. Tu się zgadza. Michał na Morenie, a ty się... Co? I to jest właśnie fajne uczucie. Się... Kiedy jesteśmy napędzani siłą natury. Siłą wiatru. Czujesz napięcie w szotach. I... Jest naprawdę rewelacja. To długo już, kapitan, pływasz, tak? Na tych szakach? Pływam od 14 roku życia. Czyli ile lat to już jest? 34. No to ty długo trochę pływasz już. No. To ty taki stary jesteś? Ja nie myślałem. Jestem stary, no już stary jestem. A czytałeś książkę Stary Człowiek i Morze? Jestem stary, ale cały czas fruwam. Nie, ale Stary Człowiek i Morze czytałeś. Morze przez zeskopką. O, Jarzej, na głowę. Bo tu się buja. Dobra. Lacha. Co tutaj leźliczek tak leżą? A co z tym niebieskim? A z tym niebieskim? I trochę podciągnę. To niebieskie trzeba inaczej. To niebieskie dać. Liczeki. Nie będą liczać czeków. Coś tam nie tak. Ta jedna zacięło się. Weź tą jedną zaknaguj. Czekaj. Zaknaguj ją. Lazy. Na czeku. Jest? Mogę ciągnąć? I co, zostajesz, tak? Bo nie masz szkoły. Tak, ale co ma nie zostawać? Ale... Jesteś niepocieszona. Nie, jeszcze mnie niepocieszona, bo muszę do Okwieta jechać. Bardzo najwyżej w poniedziałek pojadę po pracy. A gdzie ty pracujesz? Co robisz zawodowo? Ja jestem informatykiem. Ło, dobra fuka! A dlaczego ja nie mam internetu, Alela? No, w Truchlinie nie ma internetu. W ogóle zasięgu nie ma. Porozmawiać. Nawet telefon nie chce działać. No ale podobno już niedługo wasz interes wypadnie, bo będą te... A to zależy, wiesz, to jest... Będą te roboty, no, te robić, jest... automatyka pełna. Jeszcze troszkę. Będą projektować stronę i wszystko. Szeroki zakres. No tak. No. Czas się zmienia. Pamiętacie, kiedyś były takie płyty, co się grało, takie duże. Winylowe. No tak. Potem na różne obroty, 33, tak. 45 i tam 78. Potem przyszły magnetofony, takie duże, szpulowe, nie? Tak. Potem przyszły mniejsze. Mam w domu ZRK. No, przyszły małe magnetofony, nie? A potem przyszły płyty teraz, nie? Kompaktowe. I teraz już to też wysiada, bo za chwilę to te pendrive'a. Pendrive'a na tym i na pendrive'a. Masz pendrive'a? Sobie? W samochodzie. No, w porcie. No i takie to jest życie z tym internetem i z tym informatyką. O, idziemy ostro, bo już trochę nam powiało nawet. To możemy opowiadali taką pogodę. Ale my możemy do Truchlina podpłynąć pod elektrownię. Tam jest elektrownia wodna. Tam też możemy. No bo ja tam mieszkam. W tym zawczasu zdjąłem bluzę, żebyśmy robili podejście do czapeczki. Dlaczego do czapeczki? A osadziliśmy na jezioraku. Tak, i co? Ciekawa zabawa. Mi zwiało szapkę z głowy generalnie, więc mieliśmy przyjemność się pokręcić trochę. Ja ci powiem, mi nie zwiewa, bo nie mam daszka. O. A generalnie chciałem powiedzieć, że ja to wolę pływać po morzach i oceanach świata niż po tych jeziorach, bo jak miałem taką łódkę, w Węgorzewie ostatnio byłem też, ale tam nie miałem łódki, tam robiłem abordaże jak zawsze i mi się to nie podobało, bo tam jak pomost stał, to tam jedna przydługa łódź stała i tam się płaci od osoby jeszcze, nie tylko za sumowanie jachtu, to jeszcze od osoby każdy.
A w porcie Gdańsku czy ten, to się płaci za jachty, nie za osoby. Możesz sobie mieć tam osób ile chcesz. Takie są klimaty. Natomiast co no ja... Fakt, tam do Mazurek tak robią, no? Ja powiem tak, na dodatek, no miałem taką łódź kilową, nie? Wiecie co to kilowe, kapitanie? Kilowa łódź, to, no, nie ma miecza. No i co? I co ja, jak mnie tam zawiało, wrzuciłem się w szuwary, no to musieli mi ratownicy wyciągać, bo się nie dało wypchnąć tego. Bo nie trzeba, to się wypcha jakoś i tamtego, nie? No i niestety tak to na tej kilowce tam latałem. To było, gdzie to było? Nie, nie, to nie było Węgorzewo, to było jeszcze gdzie indziej, na Mazurach tutaj. O, no to gdzie my teraz płyniemy? Do tego, do Tychlina? Tą stronę się płynie do Tychlina. Nie, będzie nas wiatr płynie. Gdzie, oczy, ale a, trzeba, trzeba foka jeszcze postawić chyba, co? No, na razie foka sam grot nam wystarczy. No tam mają foka, zobacz, postawionego. Tam jest płatka. Jak to mają? Etap. A tu jest jakaś dziupla, co tu jest? To jest tama. Tama! To jest koniec Zalewu Grodowskiego, odtąd się to zaczyna. Tu już nie można dalej płynąć. A całość zalewu jest tama. A tu jest tama i elektrownia, tu jest też woda. Tu nie ma, tu jest tama. I normalnie można potem przychodzić, ale od momentu wojny na Ukrainie... To zakazane, bo to, no tak, bo to jest... Infrastruktura niebezpieczna. Zabezpieczona. Zabezpieczona. No tam tak mówią, ale generalnie na tamę to tam nie będziemy łazić, ale a gdzie się pójdzie do tego Tychlina, w tą stronę? Do Bydgoszczy tam. Gdzie? Ale tu można było przepłynąć? Trzeba było płynąć, popłyniemy tam, przez aha. Przekop w prawo, to jest taki miejsce zrobiony, połączony jeden zbiornik z drugim. A to są dwa. I tam można spokojnie, do Tychlina całkoś ma... masz, ale do Bydgoszczy no, na to. Do Bydgoszczy można płynąć, na brdę, na brdę. Ja wiem, ja tam Gdańsk. Operanowa. No ja tam, ja tam, ja tam miałem taką kubinę śpiewaczkę operową. Operanowa, ona tam profesorem była. Chyba. Ale tam wtedy. Nie, ona miała zrobić inną, ona była się na baras. A ładnie płynie ta sasanka. Sasanka, sasanka. Ja jesteś na sasance. I na samym grocie. Na grocie, aha. No, grotowy nierówny. Tutaj ostatnio na granicy tam z Białorusią to jakimś nożem dostał, a nie grotem. Żołnierz nie żyje. No to jest głupota zupełna, bo jako kontradmirał dowódca morski Wroszylecki mogę tylko powiedzieć, że żołnierz ma prawo strzelać, a ponieważ zakuli w kajdanki jego kolegów wcześniej, no to żołnierze się obawiali używać broni i dlatego dostał nożem. No. Tak naprawdę, gdyby nie zakazali strzelania, to przecież policjanci, którzy tam chodzą, bez broni byli w ogóle. No cyrk normalny, no. Co to za pilnowanie granicy? Nie, no bo tak nie, no, jeżeli oni w nich rzucają kamieniem, to nie chce. Policjant też poszuka kamienia, nie rzuca kamieniem. Ale z procy strzelali ołowianymi kłami ci Białorusini, tam, znaczy ci uchodźcy. Bandyci. Kazali, nie kazali. Wiadomo, że to prowokacja. No. No ale teraz jest od czwartek. Ale jak, słuchaj, tam się jakieś regaty zaczęły dzisiaj? Tak, w klasie fin. Tak, są regaty. W klasie fin. O, tam pływają. Tam właśnie. No dobra, i tak to na tej tutaj jak to, sasance pływamy sobie. Pozdrawiamy wszystkich. Ahoj. Czerwony korsarz, kapitan i załoga. I ten. Jak? Maciek Bydgoszcz. Maciek i ten. Wojciech Bydgoszcz. Też. Ahoj.